Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczynamy tutaj zabawę z sztambem. Jeszcze trochę mieszam. Byłem chwilę coś zjeść. Teraz włączyłem na nowo. Piana się zrobiła, piana party. Za bardzo to się mieszać nie chce. Ale tu już dawno mieszane nie było i dlatego tak. No to ale to potrwa zanim to się rozbuja. Ale miejmy nadzieję, że się trochę wymiesza chociaż. No tu ogólnie dużo wody jest. Może najpierw ten ładowarką wezmę, wyciągnę ten wąt. I wylejemy trochę wody może. Wtedy lepiej pójdzie. Dobra, lecę po ładowarkę. O, dzisiaj z rana też zabrali już ten zużyty olej. Przyjechali, wypompowali, niecałe 200 litrów tam było. Także no, tutaj ładowarkę mamy, wsiadamy. Zerkniemy w sumie. Tu olej jest. Weźmiemy do silnika, zerkniemy, bo już jakiś czas tam nie zaglądałem. Także można zajrzeć. Jest olej rozgrzany, także możemy zobaczyć. Jest olej. Na tej miarce trochę ciężko widać stan oleju. Trzeba palcem sprawdzić. No, tu też mamy. Mamy olej. Płyn jest, nie ucieka. Także jest ok. Tu trochę chłodnica. Dobra. Zamykamy. I lecimy z tematem. No, akcja dzisiaj na dwie beczki będzie. Brat dużą tę szóstką z Samsonem będzie jeździł. Ja wezmę tę czwórkę i z tymi podwójnymi beczkami będę woził. Zawsze to coś więcej. Te 10 beczek myślę, że każdy z nas powinien zrobić. Gdzieś tu był paleciak. Tu jest paleciak. Dobra. Mamy to. No, ładny dzisiaj dzień jest. Wywieziemy to dzisiaj i jeszcze będę chciał, żeby to dzisiaj uprawić. Będę musiał jechać jeszcze po te palce do kultywatora. Zaraz brat już będzie. Włączymy na chwilę, przełożymy wąż tutaj do głównego szamba i wypompujemy te
tej wody. No i dobra. Włączamy. Tu gęste to jest. Musi przepłukać najpierw. Ogólnie tutaj mamy mały problem, mianowicie baloty powpadały i ciężko będzie je wyciągnąć tutaj, bo nie ma czym sięgnąć. Może jakby się wymieszało, to by się przyturlały trochę, ale no nie wiem, zobaczymy. Na razie tu nalewamy. Próbujemy ładowanką jakoś to lepiej ułożyć ten wąż. Może jakbyśmy go tak... O! Już jest lepiej. Już tak nie klapie. Wydajność 11 kubików na minutę. Także to spora wydajność. Trochę może się wymiesza pod tą skorupą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Może weźmiemy wszystko stąd, będziemy brali. Tam aż piana wychodzi przy słupie, także coś tam miesza. No myślę, że skorupę zostawimy i zrobimy tak jak w tamtym roku, że pod koniec wszystko się wybierze, to razem z tą słomą pójdzie. No, dobra. Dobra, tu już jest na tyle mało, że spróbujemy to teraz wymieszać. Tu już takie gęste zaczęło się pojawiać.
jeszcze też do Osamba i tyle. W międzyczasie kurier przywiózł paczkę. Teraz tutaj to wyciągniemy. Dobra, otworzy. Dobra, to jest fakturka. No. Dobra. Wszystko jest z GEA do dojarni. Tam kilka rzeczy ostatnio zamawiałem. No tu mamy te przewodziki, wężyki te. Będzie do wymiany. Mamy raczej też te wężyki. Dwa kartony były zamawiane. Tak. Dobra. Tu mamy. A dobra. Lampka taka i obudowa. Teraz tu. Wężyki będą? Już nie wiem co ja zamawiałem. Ja, wężyki, bo u nas dosyć sporo tego idzie. Teraz tu. Cały kompletny nowy miernik. Tylko jak on się tutaj. Aha, tutaj. Dobra. Cały kompletny z uszczelkami, tu wszystko. No, bo w komplecie wychodzi taniej. Także to tak. Tu coś jeszcze jest, czy nie ma? Nie, nic nie ma. Dobra. Dobra, chowię to z powrotem. Później trzeba będzie, bo w jednym aparacie mam, nie chcę mi liczyć, już wszystko sprawdzałem. No i został mi ten tutaj czujnik od miernika, że nie podaje. No zobaczymy, będzie trzeba zmienić później. I na dojeniu będzie można zobaczyć, czy będzie różnica, czy nie. Na razie zrobię na krótko. Kabel po prostu poprzeciągam, a później trzeba będzie, jak to będzie to, no to trzeba będzie przeciągnąć kabel przez cały ten i tyle. No. Z tego co pamiętam, 3700 zł taki miernik.
Także trochę kasy kosztuje. No, zaparkujemy tutaj w jacie. Tylko tym odjadę. Toaletę na bok. No i dobra, muszę iść po ładowarkę. Oto stópka jest rozwalona. Muszę zmienić tą stópkę. Tutaj od tego, od starego paszowozu muszę wziąć. Tutaj jest dobra nóżka. Także trzeba będzie to wziąć. No i dobra, mamy pierwszą beczkę. Trzeba wycofać. Co nie jest takie proste tymi podwójnymi z tym małym ciągiem. Bo nie widzę nic. Kurde, źle. Za ostro zakręt wziąłem. Ale kilka razy i się poprawi. Już się będzie za pierwszą cofać. To muszę uważać, bo tam kultywator jest. Kurde. O ja. W dużym ciągniku jednak lepiej widać. Ale jakoś poszło. Teraz już się wyrobimy. No mówię, tam kilka razy się przejedzie człowiek i sprawy się nabierze. No, beczki ładnie pełne. Lecimy z tym. No tu w tym ciągniku normalna skrzynia jest. Także... No, ciągnik też trochę godzin porobi, bo ostatnio u nas mało robił, tylko przez sielarce stał. Z tego względu, że tutaj nie ma klimy, by trzeba było wziąć. Ogólnie klima działa wszystko, tylko czynnik gdzieś ucieka. I no, jak się go napełni, to tak na 2 miesiące jest klima, a później znowu nie ma. Także gdzieś trzeba ten wyciek zlokalizować i zrobić. No dobra, lecimy. Takie 4 km na pole mamy. Ale jak na 95 koni, to ten ciągnik jest dosyć zrywny. 13 tysięcy litrów za sobą ciągniemy teraz w tym momencie. Dobry. Dołączę. Później będę musiał przestawić drucik. A na razie lecimy. No tutaj na tej dzierżawie widzę, że mam znowu o jedną działkę mniejszą, mniejsze pole. No ale tu i tak był taki róg, to niezbyt fajnie to się robiło. No jesteśmy na polu i lecimy z tematem. No i lecimy. Nawadniamy, że tak powiem. Ale przede wszystkim nawozimy. Wiatr wieje, chociaż teraz już tak mniej. A, bo tu zacisze takie jest. Przez te krzaki. No, tu znowu wiatr wieje.
kurde. No nic, jedziemy. Robota idzie, ale najlepiej jakby tutaj deszcz ładnie padał. To by było najlepiej. No to od razu co wylewamy, no wiadomo, delikatnie wsiąka. Ziemia jest taka wilgotniejsza, bo jak tutaj przejeżdżam po zrobionym, to się też nie kurzy. Ale no jednak ten, mogłoby być z deszczem, to by więcej składników by się wpiwało do ziemi. Tutaj brat jeździ, no ja jadę teraz kolejną, trzecią byczkę. Brat tutaj już czwartą wywozi. Tu zliczam wszystko. Razem wywieźliśmy już 86 tysięcy litrów, no 86 kubików. Na bieżąco mi podlicza. Także no, bo ja mam 13 tysięcy litrów beczkę, a brat ma 15. Czyli ten, naraz wywozimy tam te 28 kubików, na jak każdy zrobi jeden kurs. Także to już jest w miarę konkretnie. No ogólnie ciągnik na styk, bo jak ruszę, jak sprzęgła strzelę, to podnosi przódek. Jest zarzep na górny 13 ton plus beczki. No trochę tego jest na te 95 koni. Także dzielnie sobie radzi. Na równej szosie to maksymalną prędkość osiągnie te 39. No wiadomo, trochę musi się napracować, żeby dojechać, ale daję radę. Jadę teraz chyba z piątą beczką. Musiałbym sprawdzić, ja teraz telefonu nie chcę brać. Także no już sporo wywieźliśmy, mamy godzinę, nie wiem, chyba 14, coś takiego. Także do wieczora jeszcze trochę czasu jest, trochę się uda wywieźć. Się zbiera. Krową przestawiłem pastucha. Także mają kolejną porcję lucerny. Elegancko. Fajnie to wygląda. Tyle krów w jednym miejscu na dworzu, jedzącą sobie lucernę. O, teraz jak to wywiozę, to będziemy mieli 155 kubików gnojowicy. Jak brat teraz przyjedzie z tą beczką, to będziemy mieli już 170. Także no i potem jeszcze ja się zatankuję jeszcze raz, to już będzie 183. No także myślę, że dzisiaj te 250 to powinno pęknąć. Tak mi się wydaje. A ile tu ogółem będę chciał wywieźć? Mamy 13,7 hektara razy, no nie wiem, te 30 to 400 kubików, 411, 480, coś takiego. Tak mi się wydaje.
zobaczymy ile wyjdzie, bo nawet nie wiem jak, ile na hektar teraz dajemy. No jadę 2,6 na godzinę, także. Dobra, dostałem wiadomość, że jadą ze słomą, a tam akurat dzisiaj mleczarnia naczepę, nie, przyczepę zostawiła i tak stoi trochę zawadza, także wezmę ładowarkę, zobaczymy czy jest ciśnienie, żeby udało się ten hamulce odciągnąć, żeby było można odjechać. Tutaj mam ładowarkę. No bo tak będzie miał trochę ciężko cofnąć. Trzeba będzie inaczej jakoś postawić tą przyczepę. No i dobra, zaczepione jest. Teraz czy... powinny hamulce puścić. Dobra. Brat już dzwonił, że jest na trakcie, także chwila, moment i będzie u nas. Także wyciągamy bolca. Widły trzeba założyć, bo jest paleciak. A i tu jeszcze muszę, od razu to zrobię. Łąkę zamknąć, żeby na wprost miał przejazd. A AdBlue bratu zabrakło. 0%, nie zauważył. Zaczęło mu piszczeć, także trzeba dolać. Odjadę i zaraz będziemy tutaj ten stuk do środka wstawiać.
odkręcone jest. Mogłeś go zgasić, wtedy lepiej słuchać, jak nalatuje do pełna. Większy zbiornik. Co, ciągnik czy... To jest chyba 30 litrów, nie? Będą być samochodek, raz na serwis tylko dolewasz i... No. A na radio w ogóle nie było. No, no wiadomo. Już to zaczyna już pulać. Każdy raz na tego piszczy i piszczy. No. Ale chociaż tej mocy nie odcina. No. Właśnie też to zauważyłem. Pewno? Nie. Dobra. Weź trochę jeszcze wlej, to ciśnienie z węża spuść. Ale już więcej nie wejdzie. Aha, dobra. Pełno pełno. Pełno pełno, tak? A w sumie czekaj, wiem jak spuścić ciśnienie. No i dobra, kolejne 33 baloty wrzucone. No powiedzmy, mniej więcej jest. Tutaj ten by mógł trochę bardziej tam iść, ale jakoś się trzyma. O, tu jeszcze dojdzie, dociśnie następny balot i potem tu na górę położę ten 3 znowu i tak będziemy szli. Myślę, że tak gdzieś dotąd i wtedy tu będę próbował tak wjeżdżać, jakoś to wcisnąć. Zobaczymy jak to będzie szło. No nic, tutaj jeszcze muszę myślę, że pod koniec tygodnia wylejemy tutaj słup, żeby było tak samo jak tutaj, bo tu jednego słupa nie ma, tutaj też nie było. Daliśmy taki z kartonu taki ten słup do wlania betonu, rura w środek. I trzyma się ładnie. Tutaj będziemy musieli wykopać, bo jak laliśmy tutaj beton, to akurat zrobiliśmy tak, żeby tutaj gdzie są te słupy drewniane, żeby dookoła był taki kwadracik. No to teraz idealnie, wystarczy tylko wykopać i będzie fajnie zakotwiczony słup w betonie. Dobra, idę po szpadel i zobaczymy, bo tu jeszcze nie wiem, czy ten kawałek słupa jest w środku jeszcze. Raczej tak, trzeba będzie to jeszcze wyciągnąć jakoś. No i dobra, tyle się udało wykopać. Lecę na dojenie. Jutro jest święto. To tak na spokojnie, może tutaj sobie
podziałam już tego słupa, wyciągniemy i ten, i tyle. Nic, dobra, dojenie, także na dzisiaj kończymy. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć!